Cześć, tu Marcin Wytrążek. Witam bardzo serdecznie. Dzisiejszy epizod będzie poświęcony niezwykle istotnemu mięśniowi. Kto wie, czy to nie jest najważniejszy mięsień w ciele, jeśli chodzi o bóle biodra i bóle kręgosłupa, a mięsień, który jest często niemasowany, ani nikt się nim nie zajmuje. Zapraszam serdecznie. Dzisiejsza opowieść będzie o mięśniu biodrowym, o części mięśnia biodrowo-lędźwiowego. Wybrałem na początek mięsień biodrowy z racji tego, że on jest łatwiej dostępny, jest większy, i może jak poczujesz pracę na mięśniu biodrowym, zobaczysz, jak niesamowite efekty daje opracowywanie tego mięśnia, to postarasz się i zaczniesz się go uczyć, a następnym krokiem będzie praca z mięśniem lędźwiowym, jeżeli będzie on możliwy u Ciebie do rozpracowania. Więc za chwilę dosyć szczegółowo anatomia i położenie tego mięśnia oraz dlaczego uważam, że to jest tak bardzo ważny mięsień. Mięsień biodrowy. Bardzo silny, mocny zginacz. Przednia strona biodra, więc jak spojrzysz sobie na przednią stronę talerza kości biodrowej, to dosłownie tak jak moja dłoń, na nim leży mięsień biodrowy. To nie jest tylko jakaś tam, nie wiem, delikatna płachta, która pokrywa te okolice. Jest to po prostu silna wiązka, mocny mięsień, który wręcz przyczepia się do stawu krzyżowo-biodrowego, do torebki stawu biodrowego. To jest mięsień połączony z torebką stawu biodrowego, więc można powiedzieć, że ma bezpośrednie połączenia z ważnymi strukturami dla dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa czy stawu biodrowego. To jest jedna rzecz, ale druga rzecz jest taka, że to jest silny zginacz, który cały czas pracuje nad tym, żebyśmy się nie przewrócili, kiedy siedzimy czy kiedy stoimy. Więc teraz, kiedy ja siedzę, to cały czas ten mięsień z jednej strony pracuje, nie mam teraz oparcia, żebym nie fiknął do tyłu. Kiedy stanę, dzieje się to samo. A niestety, co jest niedobre dla mięśni opowięzi, w każdym obszarze, to to, że mięsień biodrowo-lędźwiowy i w ogóle staw biodrowy niemal przez całą dobę jest ustawiony cały czas w zgięciu. A jeżeli jakaś struktura jest ciągle używana w jednym zakresie, w jednej pozycji, nie jest regularnie rozciągana i wydłużana i nie pracuje od pełnego skurczu do pełnego rozkurczu, to wtedy jest duża szansa na to, że te tkanki zaczną się przykurczać. Stąd odsyłam od razu do epizodów, które są poświęcane pracy nad zginaczami bioder, bo tutaj jedna rzecz to jest masowanie, a druga rzecz to jest praca nad tym, żeby pojawiał się wyprost w stawie biodrowym, więc tu też kwestia jakby pracy nad tym wzorcem, wzmacnianie mięśni na tylnej stronie, więc sprawa jest naprawdę złożona. Model mięśniowy, tu myślę, że to będzie ładnie widać. Dół biodrowy. Na więzadło pachwinowe nie patrz, nie jest takie grube w rzeczywistości, jest to tylko cieniutka niteczka, cieniutkie włókienko, które jest po prostu zgrubieniem tutaj rozcięgna mięśni skośnych zewnętrznych, więc tutaj jest pełno takich niteczek, które w ogóle nie kolidują z tym, żeby do tego mięśnia dojść, ale to za chwilę wytłumaczę w palpacji, więc to nie jest jakaś przeszkoda. Ważna jest rzecz tutaj, żeby za chwilę być bardzo blisko talerza kości biodrowej, blisko kolca biodrowego przedniego górnego, co jeszcze będę tłumaczył. I jak posiądziesz pewną wiedzę i świadomość tego mięśnia, to będziesz bardzo skutecznie i bezpiecznie ten mięsień rozmasowywać. Blisko boku będziemy, więc może w 100% powierzchnia tego mięśnia nie jest dostępna, ale na bardzo dużym odcinku jest. Będziemy unikali obszaru, gdzie jest pęczek naczyniowo-nerwowy, stąd jak będziesz już gdzieś w okolicach środka pomiędzy kością łonową a kolcem biodrowym przednim górnym, to tu jest pęczek naczyniowo-nerwowy, gdzie mamy tętnicę udową, nerw udowy, żyłę udową. Więc jak będziesz schodzić, a to za chwilę będę tłumaczyć, i będziesz czuć tętnienie, pulsowanie pod ręką, to po prostu odsuń się bardziej w bok. I nie będzie tylko tak, że będziemy jakiś jeden magiczny punkt tutaj masowali. Twoim zadaniem będzie rozpoznać czy zbadać ten mięsień u siebie, wyczuć go dobrze i zacząć się go uczyć, a także starając się schodzić coraz niżej, żeby to nie było tylko właśnie w jednym miejscu, ale żeby na jak największej powierzchni do tego mięśnia dotrzeć. Przyjrzyjmy się teraz tematowi od przodu. Więc teraz to jest gdzieś widok biodra z przodu. Oczywiście bardzo schematyczny i bardzo prosty, bo więzadło pachwinowe nie jest aż tak grube. Nie będzie za bardzo przeszkadzało w palpacji mięśnia biodrowego. Złap swoje biodro tak, jak ja teraz łapię. Więc najpierw może na stojąco, albo jak siedzisz, to chwyć po prostu talerz kości biodrowej, złap go i zauważ, że na końcu będzie kolec biodrowy przedni górny. Za chwilę będę jeszcze to omawiał na szkielecie i przychodził do badania na sobie. Więc złap tutaj i teraz zobacz, że możesz wejść do talerza kości biodrowej. Czy to od tej strony, idąc od góry, można wejść do talerza kości biodrowej, czy od przodu.
gdzie jest kolec biodrowy przedni górny. Teraz zauważ, że to nie jest tylko tak, że na wysokości kolca biodrowego przedniego górnego jest mięsień, a poniżej go nie ma, więc jak zawiniesz się od boku biodra tutaj do talerza kości biodrowej, to dalej dojdziesz też do mięśnia biodrowego. Oczywiście ja teraz stoję, żeby pokazać to przy modelu, stąd moje tkanki są na przedniej stronie ciała troszeczkę napięte i ja nie mogę się tak łatwo przebić. Natomiast za chwilę, jak będziemy robili to w pozycji leżenia na plecach, czy na boku, czy w siedzeniu, to te tkanki będą bardziej skrócone i naprawdę zobaczysz, że do brzucha można wejść całkiem głęboko, żeby te tkanki rozpoznać. Oczywiście nie będziemy wchodzili za bardzo blisko środka, więc jak zobaczysz swój środek ciała, kolec biodrowy, przedni, górny, to tak mniej więcej połowa tej odległości między środkiem ciała a kolcem biodrowym, przednim, górnym, to jest jakaś granica, z racji tego, że tutaj będziemy mieli tętnicę udową, czy nerw udowy, tętnicę udową i żyłę udową, więc jeżeli będzie Ci tutaj w pachwinie tętniło, to po prostu odsuwasz się w bok. Nie gnieciemy okolicy tętnicy czy nerwu udowego, więc będziemy raczej się trzymali cały czas blisko talerza kości biodrowej, kolca biodrowego, przedniego, górnego, a to i tak jest całkiem niezły obszar, z którym można tutaj pracować. To jesteśmy coraz bliżej palpacji tego mięśnia i pracy z tym mięśniem. Jak się położysz na plecach, talerze z obu stron u siebie wyczuj, czyli postaraj się wyczuć z obu stron talerze i zauważ, że na końcu jest kolec biodrowy przedni górny, czyli najbardziej taka wystająca wyniosłość kostna. Poniżej masz już mięśnie, więc poniżej będzie miękko, natomiast tutaj będą wystawały te kości. Jeżeli teraz jesteś osobą bardzo szczupłą, no to prawdopodobnie te kolce wręcz widzisz. Jeżeli jesteś osobą troszeczkę o większej masie ciała, masz trochę więcej tkanki tłuszczowej, a może masz też większe mięśnie, jesteś bardziej napięty czy napięta, to może być troszeczkę trudniej, po prostu musisz się zatopić w te tkanki, żeby te kolce biodrowe wyczuć. To już jakby od Ciebie zależy. Talerze kości biodrowej. Teraz naucz się tak wchodzić jakby do talerza kości biodrowej. Może tylko Ci się uda w ten sposób, czyli przy kolcu lekko się zawinąć, a może Ci się uda troszeczkę na większym obszarze zawinąć i tutaj wejść. Naprawdę jest to niezły teren, który można tutaj w tym momencie przebadać. No i teraz jak to wygląda u mnie? Więc przechodzimy do działania, jak to zbadać. Zgięte nogi najlepiej. Może nawet jakaś poduszeczka pod głową, żeby jak najbardziej rozluźnić czy skrócić tkanki na przedniej stronie ciała. Za chwilę pokażę jeszcze wariant na boku, może on będzie korzystniejszy. Teraz kolec biodrowy przedni górny. Zauważ, że właśnie w tej pozycji jest zdecydowanie łatwiej i aż widać, myślę, jeszcze troszeczkę tu się wywinę, zauważ, że teraz jest miękko i moja ręka naprawdę głęboko wpada do, można powiedzieć, że do brzucha tutaj swobodnie. Trzymam się jednak cały czas kolca biodrowego, talerza kości biodrowej. Wtapiam się palcami, unoszę lewe kolano do góry i w tym momencie ten mięsień się napina. Hop. Będzie czuć, że ten mięsień się napina. Nie napinaj brzucha, czyli to nie ma być, że i napina się tu i noga. Brzuch ma pozostać miękki. Unosisz nogę tylko i wyłącznie zginaczami. Brzuch tutaj nie musisz jakoś super mocno napiąć, bo to będzie przeszkoda. Weź pod uwagę, że nie tylko ilość tkanki tłuszczowej może przeszkadzać w badaniu mięśnia biodrowego, choć ona nie jest taką przeszkodą, bo bardzo często nawet bardzo duża ilość tkanki tłuszczowej nie przeszkadza, bo tkanka tłuszczowa jest relatywnie miękka. Bardziej bym powiedział, przeszkadza w dzisiejszych czasach wzdęty brzuch, więc jeżeli jesz różne dziwne rzeczy, może jakieś lekarstwa bierzesz, no coś, co sprawia, że masz wzdęty brzuch, a dużo teraz chemii w jedzeniu najróżniejszym, to tu może być Ci się ciężko przebić przez swoją jamę brzucha. Napięcie mięśni brzucha, jeżeli bardzo dużo ćwiczysz, jesteś może wysportowany czy wysportowana i tam te brzuszki ćwiczysz, to też może być jakaś przeszkoda, bo tutaj będziemy wchodzili przez skośne brzucha. To jest u jakiegoś odsetka osób kłopot, więc też weź to pod uwagę. Teraz wchodzimy i szukaj tego mięśnia. Jak nie jesteś pewny, czy nie jesteś pewna, że to jest mięsień biodrowy, znowu hop, kolano do góry, napina się, dobra, mięsień biodrowy. I teraz go milimetr po milimetrze przeszukujemy. Zobacz, czy jest twardy, czy jest tkliwy i bolesny. Powinien być relatywnie miękki, chociaż jeżeli dużo biegasz, jeździsz na rowerze, uprawiasz jakiś sport, to może być tak, że on jest taki bardziej, jakby to powiedzieć, wyżyłowany, twardszy, ma ten tonus wyższy niż u osoby mało aktywnej. I zobacz, czy jest tkliwy i bolesny, jak każdy inny mięsień nie powinien być tkliwy i bolesny. Aczkolwiek weź pod uwagę, film jest o bólach biodra i
o bólach kręgosłupa, że ten mięsień no, może być naprawdę problematyczny, więc może być tak, że u Ciebie ten mięsień jest bardzo problematyczny i bardzo tkliwy. Kciuk, wjeżdżamy kciukiem, może być nawet wygodny, ja teraz lekki skłon sobie zrobię, się pochylę w tę stronę, łatwiej mi jest się zatopić i kciukiem przeszukać ten mięsień milimetr po milimetrze. Jak tylko znajduję coś twardego, obolałego, to albo wciskam troszeczkę ten kciuk, albo wciskam i pocieram, albo jedną ręką. Więc poświęć na takie obolałe miejsca minutkę, dwie, za chwilę poszukaj innego miejsca. Weź pod uwagę, że ten masaż jednego mięśnia, masaż drugiego mięśnia może Ci zająć 20 minut. Od Twojej cierpliwości, od Twojego zaangażowania, no i za chwilę umiejętności będzie zależało, to jak skuteczny ten masaż będzie. Naprawdę, weź pod uwagę, że przy bólach biodra, bólach kręgosłupa rzadko kto ma ten mięsień w super formie. Jeszcze kiedyś pewnie o tym powiem, ale lata temu, jak byłem młodym chłopakiem, miałem ogromne problemy z bólami biodra. Nikt, łącznie z uczelnią, przez 5 lat nie wspomniał nigdy, że tutaj można cokolwiek robić, że ten mięsień należy masować, żeby się zająć mięśniem biodrowym. Więc myślę, że no, dzisiejsze czasy sprawiają, że otwierają się oczy na wiele zjawisk. Teraz może troszeczkę niżej. Więc możesz naprawdę zacząć ratować swoje biodro. Na tym mięśniu się nie kończy. Ale myślę, że po pracy z tym mięśniem poczujesz, jak wiele się zmieni w dolnym odcinku kręgosłupa czy w stawie biodrowym. Czyli kolec biodrowy przedni górny, nie tylko na jego wysokości, ale też poniżej postaraj się wjechać do mięśnia biodrowego. Znowu, nie masz pewności, czy to jest mięsień biodrowy, zgięta noga. Hop, i się będzie napinał. Za głęboko nie idź, tam będzie tętnica udowa, nerw udowy, żyła udowa, tam nie chcemy dochodzić. I znowu masaż, ewentualnie w ten sposób, czyli znowu kciukiem. Więc to jest do opanowania. Kwestia siedzenia, tak jak teraz leżysz, mam nadzieję, że to oglądasz, a jednocześnie gdzieś ręka wchodzi w biodro i jest akcja. Ładnych parę minut. Jeżeli naprawdę Cię to boli, to wręcz jest duża szansa, że utrafisz na punkty spustowe. Kiedyś o punktach spustowych w tym mięśniu jeszcze opowiem. To w tym momencie kawał dobrej roboty natrafić na takie miejsce obolałe i promieniujące, pachwina, kręgosłup, biodro, może nawet kolano i stopniowo zacznij z tym mięśniem pracować. Teraz nad mięśniem biodrowym leży jelito, stąd nie wchodzimy od tej strony. Nie wjeżdżamy tutaj w ten mięsień od przeciwnej strony, od strony mięśni brzucha, bo zarówno po prawej, jak i po lewej stronie masz okrężnicę. Stąd wchodzimy właśnie od kolca biodrowego i w tym momencie to jelito się odsuwa. Jeżeli wjedziesz od tej strony, czy od środka nawet, od góry można powiedzieć, no to nie licz na to, że Ci się jelito odsunie. Stąd jeżeli naciśniesz i czujesz jakiś rozlany ból na brzuch, na żołądek, na drugą stronę, to jest bardzo duża szansa, że to wcale nie jest mięsień biodrowy, tylko po prostu zgniatasz swoje jelito. Teraz może wariant na boku, więc ułóż się na boku. W tym momencie możesz wręcz, łatwiej Ci może być podkurczyć nogi, skulić się troszeczkę, czyli wykonać zgięcie tułowia w przód, skrócić te tkanki. Teraz jeżeli masz większy brzuch, to nawet właśnie fajny sposób, bo ten brzuch Ci się odsunie, opadnie na drugą stronę i może być Ci łatwiej tutaj wjeżdżać na wewnętrzną stronę talerza kości biodrowej. Mam nadzieję, że nie będę zasłaniał tutaj, ale im więcej byś ustawił zgięcia, im więcej byś się skuliła, tym większa szansa wejścia do tego talerza kości biodrowej i do mięśnia biodrowego. Tu tak samo można potwierdzić, czy to jest ten mięsień, czy nie, wykonując zgięcie, czyli kolano do klatki piersiowej, akcja. Mięsień się napina, znaczy mięsień biodrowy. I albo palcami, albo tak jak wspomniałem wcześniej, pokazywałem kciukiem, więc naprawdę można kawał fajnej roboty zrobić, kwestia tylko wprawy uczenia się. A warto się uczyć, bo w którymś z epizodów pokażę, czy opiszę i przedstawię pracę z mięśniem lędźwiowym, czyli drugą częścią mięśnia biodrowo-lędźwiowego. No i to już będzie fajny komplet do tego, żeby brać się za no, duży obszar mięśniopowięzi na przedniej stronie kręgosłupa. Chwilę krótko, druga strona dla kurażu. Znowu kolec biodrowy, talerz kości biodrowej. Teraz może Ci się to wydawać trudne. Dla wielu fizjoterapeutów to nie jest łatwe zadanie. Natomiast z czasem to jest dobra, kolec, wchodzę, wjeżdżam, o mam napięte. Więc może się okazać, że za jakiś czas będziesz oglądać film po długim siedzeniu w biurze, może długiej jeździe w samochodzie, gdzie no tutaj cały czas zginacze bioder pracują, może pojeździe na rowerze, usiądziesz sobie w domu, zrelaksujesz się przy telewizorze, czy cokolwiek innego robisz, nie wiem, czytasz książkę, po prostu wkładasz kciuk i z tym mięśniem pracujesz.
No ludzie powszechnie masują sobie prostownik grzbietu albo kojarzysz czworoboczny grzbietu, fajny mięsień do masowania. A ten mięsień to jest, nie wiem, z rzadka utrafiony nawet w masażu. A mięsień jak mięsień, powiedziałbym, że właśnie jest ważniejszy niż trapezius czy inne i inne mięśnie, szczególnie dla dolegliwości bólowych kręgosłupa czy biodra. Więc no, może się okazać, że za chwilę to będzie rzecz powszednia. Oby tak było kiedyś, że czujesz, że masz, właśnie to jest ciekawe, masz spięty kręgosłup, dół cię boli kręgosłupa, a może masz rwę kulszową, to weź pod uwagę, że w rwie kulszowej napięcie przedniej strony będzie ustawiało kość krzyżową czy kręgosłup, czy miednicę w ogóle do przodu pochylenia i będzie dużo napięć z tyłu, więc będziesz rozluźniać przód, a efekty poczujesz z tyłu, jak swobodniej się stoi i jak mniej napięć i przeciążeń jest na tylnej stronie kręgosłupa. Tyle w temacie. Jak dla mnie naprawdę jeden z najważniejszych mięśni w ciele, chyba jeden z najważniejszych mięśni dla dolegliwości bólowych biodra. Jeżeli kojarzysz hasło wzorzec torebkowy, to jest jedna z pierwszych okolic, która ulega skróceniu nadmiernemu napięciu przy kurczowi w konsekwencji. Więc jeżeli miewasz tego typu problemy, że dużo siedzisz, dużo biegasz, czujesz bóle w biodrach, bóle w kręgosłupie, to naprawdę weź się za ten mięsień. I nie szukaj argumentów, że nie da się tego mięśnia wyczuć, bo no niestety jest przykre, ale są fizjoterapeuci, którzy poświęcają energię swoją, terapeuci, do tego, żeby udowadniać, że tego mięśnia nie da się dotknąć. Zabawne, bo ja obserwuję tysiące ludzi, którzy go dotykają, debatujemy, jak go dotknąć, gdzie, jak bardziej go czuć i tak dalej. Za chwilę sama go poczujesz. Sam zobaczysz, jak fajnie się z nim pracuje. Może, owszem, u niektórych osób o większych gabarytach, więc jeżeli jesteś większej budowy troszeczkę niż ja z innej kategorii, to może być Ci troszeczkę trudniej, ale weź pod uwagę, że do mięśnia biodrowego nawet będziesz mieć dostęp, jeżeli Twój brzuszek jest troszeczkę większy. Życzę Ci powodzenia i cierpliwości, bo to jest naprawdę gra warta świeczki. Tak jak wspomniałem, gdybym ja jako młody chłopak wiedział, że można z tym mięśniem pracować, to bym się pewnie kiedyś czuł lepiej i swobodniej. A z drugiej strony, z perspektywy właśnie na pewne przykre rzeczy w życiu patrzę, że gdybym nie miał ja swoich może doświadczeń, to bym nie był tu, bym gdzie był i bym może się tak nie poświęcał i nie angażował w zdobywanie wiedzy i doświadczeń na temat tego, jak radzić sobie z kręgosłupem czy z bólami biodra. Łapka w górę, jeżeli uważasz, że to było bardzo pomocne. Subskrybuj mój kanał, zachęcam. Naciśnij dzwoneczek, regularnie nagrywam, staram się wspierać Ciebie w rozwoju, w samorozwoju. Ucz się po prostu, zdobywaj wiedzę na temat swojego ciała. Nie szukaj tutaj czarodziejskich recept, tylko po prostu szukaj wiedzy na temat tego, jak funkcjonuje Twoje ciało. Nie do końca oczekuj ode mnie cudownej terapii na Twoje problemy. No, moje myślenie jest bardzo fizjoterapeutyczne. Uczę funkcji, rozumienia, technik, sposobów, a to Ty znajdź rozwiązanie dla Twojego problemu. Tyle w tym epizodzie. Do zobaczenia. Cześć.